Podwórko kamienicy Deskurów kryło prawdziwe skarby. Archeolodzy, którzy prowadzili tam badania od maja, dokopali się prawdopodobnie do średniowiecznych budowli. Aby to potwierdzić, potrzebne będą badania dendrochronologiczne. Być może to są budynki średniowieczne, po których będzie widać, powiedzmy, jakie jest jeszcze nawarstwienie, bo w jednym wykopie były trzy budynki, jeden na drugim. Z tym, że no niestety do dokładnych ekspertyz to dopiero wszystko da nam po badaniach dendrochronologicznych, bo są próbki drewna wzięte. Dodatkowo dużo konstrukcji innych drewnianych związanych właśnie tutaj z podwórkiem, z zabudową od czasu właśnie średniowiecza do współczesności. Oprócz odkrytych drewnianych konstrukcji archeolodzy wykopali szereg innych przedmiotów. Oczywiście materiał zabytkowy, czyli skorupy, ceramika gliniana, tak, od średniowiecza po nowożytność, no fragmenty jakichś szkieł, kafli, kości, oczywiście zwierzęcych. W tym roku archeolodzy planują przeprowadzenie badań na terenie pozburzonej kamienicy przy ulicy Wałowej 4. Zaczynamy badania tutaj przy budynku Rwańska 16, Wałowa 4. Tam możemy się spodziewać kontynuacji muru miejskiego, czyli zamknięcia muru miejskiego do strony bramy lubelskiej. Być może uliczka Przymurna wyjdzie. Jeżeli pogoda dopisze, to badania powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.